Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a i dzisiaj, słuchajcie, będzie chyba najbardziej chaotyczny odcinek, jaki zrobiłem, a to dlatego, że będzie w kompilacji dzisiaj aż 3 gry, a to dlatego, że postanowiłem sobie przetestować broń, która niedawno wróciła do gry, czyli ten pistolet, który odrzuca nie tylko osobę, w którą celujemy, ale też gracza, no i wyszło dosyć specyficznie. Jezu, poznałem teamerów, którzy się w top 3 teamowali na mnie, poznałem osobę, która chciała się właśnie tylko na te pistolety ze mną bić, więc Jezus Maria, odcinek naprawdę ciekawy, a to też wydaje mi się, że spodobał mi się, dlatego, że po prostu będą to najfajniejsze momenty z aż 3 gierek, ale oczywiście przed samym odcinkiem, jeżeli mógłbym kogoś jeszcze prosić o subskrypcję kanału, to bym był wdzięczny i oczywiście o zostawienie lajka pod tym odcinkiem, ponieważ myślę, że 20 tysięcy lajków i zaproszę może Jacoba na odcinek. W sumie często występuję u Jacoba, a Jacob chyba u mnie jeszcze nie był, bo po prostu jakoś się nie mogliśmy zgadać, więc wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj Kubusia do nas na kanał zaprosić. No i oczywiście przed samym odcinkiem zróbmy przegląd sklepu. Jeżeli ktoś robi jakieś zakupy w Fortnite, to bardzo bym docenił użycie naszego kodziku Evron, bardzo będę wdzięczny. I zobaczcie, co dzisiaj mamy, słuchajcie, w sklepie. A mamy nowe skiny, mamy taką panią Brightstorm Bomberkę z dwoma stylami i nią będą chyba dzisiaj dwie gierki w kompilacji, z tego co wiem. Także całkiem fajny odcinek, już wiadomo, że nagrywałem dzisiaj w nocy, patrząc na to, że ona dzisiaj wyszła, a już będę miał gierki w kompilacji właśnie tym skinem. Oprócz tego wyszły jej kilowki, w ogóle bandla sobie można zakupić, tak, o, można sobie zakupić bandla. On nie kosztuje 400, bo już mam skina wykupionego, ale... Ja z tego banda skupiłem się po prostu na tą panią. Całkiem fajne, całkiem fajna ta koszuleczka. Normalnie brzuszek widać, wiesz, o co chodzi. Oprócz tego wróciła Flapjacki. Pamiętam, że tego skina kupiłem dlatego, że ma ten outfit, ten styl nowy, nie wiem, czy ten styl się pokaże. Pewnie, byczku, nie, nie ma się co pokazywać. Ale tutaj widać, no nie, ten taki czarno-biały. Wygląda całkiem fajnie. Tutaj wróciła ta pani Anthea. Ona była w sezonie z superbohaterami, prawda? Oprócz tego oczywiście te wszystkie rzeczy. Fate jest całkiem fajnym skinkiem, ale 2000, no troszeczkę drogim, prawda? Tutaj możemy polecić Waddle Away, całkiem fajna taka pingwinowa emotka, myślę, że całkiem spoczko. No i oczywiście cały zestaw flesza dalej dostępny w sklepie. A ja, słuchajcie, już wam nie przedłużam, bo dzisiaj taki dosyć mały sklep, prawda? Względem tego, co było ostatnio. Także zapraszam was, słuchajcie, na 3 aż gierki, gdzie przetestujemy sobie nową, starą broń. Miłego oglądania! Dzień dobry, witajcie, z tej strony oczywiście Evron. Czemu mówię z tej strony Evron po intrze? Tak czy inaczej dzisiaj, oczywiście troszeczkę spóźnienie, ale wiecie, jak to bywa zawsze u mnie. Przetestujemy sobie rzecz, która wróciła i... Każdy się w ogóle cieszy, że ta broń wróciła, czyli ten flintlock, wiecie, ten pistolet, który odrzuca nie tylko przeciwnika, ale też gracza, jeżeli nie kucnie. I zawsze każdy ma z nim mega wspomnienia. Dzień dobry, Jezus Maria, ta, przywal mi mocniej, typie. I zawsze każdy ma z nim wspomnienia, wiecie, jakieś takie bardzo pozytywne, że... odrzucał przeciwnika w przepaść. Przeciwnik umierał od upadku. No ja generalnie z tego co pamiętam, bardziej to ja ginąłem z tej broni, aniżeli jakikolwiek przeciwnik. Więc, no, może być ciekawie. Tak czy inaczej, najpierw będziemy musieli sobie znaleźć tą broń. Ale oczywiście, wiecie, no, porobimy sobie kilka akcji. Przewiduję dzisiaj kompilację. Chyba, że uda nam się znaleźć. Czekajcie, bo ten chłop jest troszeczkę irytujący. Dzień dobry. Niestety, jak już ma low HP i blokuje się schodami, to zawsze można sobie, właśnie tak jak ja zrobiłem, po prostu sobie go podjechać. Słyszę tam jeszcze snajperkę z tyłu, więc sobie ogarniemy. No jeżeli nam się nie uda, wiecie, zrobić kilku fajnych akcji w pierwszym meczu, to pójdziemy do następnego, a jak nie, to zrobimy sobie flintlock, czy tam flintlock? Nie wiem, jak on się nazywa. Chyba flintlock, no nie? Challenge only, ale wydaje mi się, że nie będzie to potrzebne. Ta broń jest dosyć popularna, prawda? To w ogóle jakiś chłop, nie wiem. Co tu się w ogóle dzieje? A to jest bitwa z ochroniarzami! Siema, byku. Dzień dobry. No, troszeczkę przypał. Troszeczkę przypał. Ale że uderz w stół, a nożyce się odezwą. Tak, o, normalnie jest flincik brany, nie ma problemu. Teraz jeszcze muszę tylko wziąć sobie ciężarówki z Kevem i HP, żeby się jakoś wyleczyć. I możemy zacząć magię. Wjeżdżam sobie na Pleasant. Widzę skrzynkę, w ogóle nie otwartą. Co oznacza, że nikogo tutaj nie ma? Nie, no, na Pleasant zawsze są ludzie. Dobra, widzę tam rampę w ogóle stworzoną. Co oznacza, że dzień dobry, ale czy ty mnie możesz nie podjeżdżać, typie? Słuchaj, rozmawialiśmy na ten temat, rozmawialiśmy. Ile razy mam ci mówić, panie drzewiec? Jezus Maria. Koleś normalnie kuca i strzela. Fantastycznie. Dobra, mamy tutaj kolejnego flinta, ale myślę, że z jednym sobie poradzi. Naprawdę? Naprawdę to się dzieje. Typie, zacznij budować, bo ja cię chcę zrzucić z rampy, a tutaj ewidentnie chłop mnie po prostu podjeżdża. Dobra, jednak nie. Coś tam zaczyna budować. Siema! O Jezu, ale odrzuciłem go w jego budowlę. Ale 90 dostał. Dostałeś teraz shotguna, no i dostałeś teraz tak zwaną egzekucję. Fantastycznie, no powiem tak. No, on, ta broń daje dosyć sporo, jest całkiem fajna. Ja pamiętam, Jezus, ja pamiętam, słuchajcie, World Cupa. Ja pamiętam World Cupa 2 lata temu już to było, chyba w 2019. No to już w sumie 2 lata niby minęły, bo mamy 21. Jejku, ale pamiętam, że emocje na World Cupie były niesamowite. Co to jest, byku, za rampa normalnie? Rampa do tego punktu zerowego, starzy se normalnie budują. Ale pamiętam, słuchajcie, na World Cupie, kurczę, strasznie mi brakuje takiego turnieju, gdzie
wiecie, na jednym lanie, na jednym turnieju spotyka się 100 najlepszych graczy. Oczywiście mnie by w tej 100 nie było, ale zawsze sobie pamiętam takie turnieje, komentowaliśmy. Pamiętam, że na World Cupie byliśmy oficjalną polską transmisją, która komentowała ten turniej i pamiętam, słuchajcie, Jezu, jakie emocje, bo pamiętam, że Jacob grał na tym influencerskim, charytatywnym turnieju. Ktoś tutaj strzelał z jakiejś snajpy. I pamiętam, jakie emocje towarzyszyły, wiecie, jednak to jest coś innego niż FNCS, te wszystkie ligi. No bo jednak, wiecie, Jezus Maria, co jest, ty, ja pierdzielę. Ja nie mam na dwójce automatu, mam dwa SMG, co tu się stało? Ach, dziękuję bardzo, Jezu, ej, podmieniłem, miałem podmienić SMG na P90, a podmieniłem M-kę. Dobra, czekajcie, bo ktoś jeszcze do mnie strzela. No i słuchajcie, pamiętam, kurczę, jak się emocjonowałem, jak wiecie, na kamerkach widać tych wszystkich graczy i oni tak się starają wygrać. Ja, kurczę, komentowałem, bo jeszcze pamiętam z tej starej mapie, no nie, i rok temu, znaczy w 2020, tam koleś w ogóle strzela. Nie mieliśmy niestety World Cupa, no bo wiecie, przez tą sytuację całą na świecie, ale że tutaj duża potka? A że kolejny Flint? Biorę kryształ i typa dojeżdżam, siema. Przepraszam, kolego, gdzie ty jesteś? Ty tutaj jesteś, ojej, kolego, jest przypał mały, co? Siema. Ta broń jest piękna. Ta broń przypomina mi wspomnienia. Czekajcie, ja tylko tak przezorny zawsze zabezpieczony, bo rozwalimy sobie tą budowlę tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś nie spadnie, ale nie, raczej po prostu ktoś sobie zrobił rampę do tego punktu zerowego. Czy ten punkt zerowy w ogóle coś daje? Ja wiem, że on leczy HP, ale czy daje kewa? Prawdopodobnie tak. Ktoś mi może napisać w komentarzu, bo nigdy tam nie byłem na górze, na tym punkcie zerowym. Nigdy mnie w sumie nie interesował jakoś bardzo. A tu jest dojazd. Dzień dobry. Czy pani tutaj jest może... Ona ma też kryształ. Jezu, nienawidzę. O, tutaj ma ktoś ochroniarza. Ty chłop mi jak mnie dojeżdża. Dobra, dostał raz. Dostałeś drugi raz. Kolego, mógłbyś z Flinta dostać, ale ja już... Ja bym chciał kogoś zrzucić, okej? Ja bym chciał kogoś po prostu zrzucić z góry. Koleś jest na górze. To my sobie wejdziemy do niego, ale koleś już zszedł na dół. Naprawdę, kolego? No chodź troszeczkę. Koleś w ogóle mi macha. Kolego, tutaj nie ma zlitu... Nie ma zlituj się, okej? Tutaj nie ma miłości, to jest Battle Royale. Jak chcesz, możemy sobie pograć w Animal Crossing razem, jak chcesz się przyjaźnić. Niestety, ale tutaj jest Battle Royale. Chociaż powinienem oddać wina, no nie? Powinienem w końcu oddać wina, bo co jakiś czas sobie właśnie oddajemy wina jakiemuś typowi. Gdzie jest ten typ? A, on Jezus Maria, kolego. Czy naprawdę? Czy naprawdę kampisz? Czekajcie, bo tutaj powinny być jeszcze jakieś rzeczy. Spokojnie, kolego. Ja wiem, ty chcesz walczyć. Ja do ciebie podejdę, nie ma problemu. Zabuduję się, kolapsujesz mnie. Nie, koleś wchodzi jeszcze wyżej. O, czat. Czyżby to był moment? Tylko czekajcie, tak podjadę, żeby on mnie nie mógł kolapsować. Właśnie, on będzie kolapsował. Dobra, wchodzę na górę. O, kolego, tylko cię troszeczkę pobijam. A, nie mam przyładowanego flinta. O nie, dobra, czekajcie. Wejdę tutaj. I... Elo! O mój Boże, czy on spadł? Tak! No i let's go, chat. Mamy fraga z flinta w głowę. Mamy kolapsa, nie ma problemu. Ja jestem, powiem wam, usatysfakcjonowany jak najbardziej. Kurczę, jeszcze pobawiłbym się, wiecie, 5 flintami, ale to może w następnym meczu. Na razie sobie podzieliśmy w ogóle 9 fragów, 19 osób zostało, jak najbardziej, nie ma problemu. Myślę, że tutaj można jeszcze pocisnąć jakąś fajną gierkę. Jadę łódką do strefy. Chciałem sobie tutaj kogoś dojechać, ale powiem wam, że absolutnie nikogo nie ma, nikogo nie widzę. Strefa jest daleko, to ja sobie idę. Koleś w ogóle tu jest, ty. Chłop poszedł sobie normalnie na ten. Za budynki. Siema, byku. Dzień dobry. O Jezus, o Jezu. A, już myślałem, że go dobiję. No dobra. Wjedźmy sobie na górę do niego. Kolego, no słuchaj, jest problem. Czy ty się naprawdę leczysz? Czy ty naprawdę mnie tutaj chcesz zabudować? Siema. Panie anonimowy, ale prosiłbym troszeczkę powagi w tym życiu. Nie biorę tej snajperki, ona jest taka mech w sumie. Taka troszeczkę my. Weźmiemy sobie za to kamień. Nie, nie weźmiemy kamienia, ponieważ dojeżdża mnie koleś na górze. I tak wezmę ten kamień. Siema, kolego, czy robimy flash.exe? Naprawdę? A ty tu jesteś, o Jezu, spokojnie. Czekaj, czy ja się naprawdę zabudowałem schodami? Tego nie chciałem robić, chcę sobie przejść tak. Tak, siema. Dzień dobry. Pani anime, o nie. O Jezu, dobra, tego nie chciałem zrobić, znaczy chciałem. Naprawdę? Czy ty, kolego, naprawdę nie zauważyłeś, że flashtałem obok ciebie? Współczuję. Tak czy inaczej, mamy jeszcze 12 osób do zrobienia. Dobra, zróbmy tego jakąś kozacką gierkę na starcie. Czy no, myślałem, że z tej strony strefy ludzie będą normalnie się dojeżdżać. Tu nic, normalnie, byczku, wszyscy są... Słyszę snajperkę. A ja z tej strony słyszę snajperkę. Dobra, to będziemy mieli przynajmniej dwie osoby, no bo jak jedna osoba strzela, to myślę, że nie strzela w powietrze. Widzę tego typa. Typie, do kogo ty strzelasz? Ty strzelasz do kogoś za mną, co jest? Dobra, czy tutaj jest jakiś typ? Panie rosyjski kolego, pan jest dosyć dziwny. Tam jest duża pota, o Jezu, wezmę ją. Tylko to jeszcze nie, to nie jest w strefie. To ja sobie tutaj wyrzucę te sześć małych potek. Wejdę do strefy, wiecie, profesjonalny gaming. Ta strefa bije jakoś mocno, ała, ała. Nie, za dwa to jest spoko, weźmiemy sobie jeszcze matsy. Weźmiemy sobie wszystko. Fantastycznie, weźmiemy sobie tutaj, nie ma problemu. Zabudujemy się.
duża potka jest pita. Mam nadzieję, że mi się nie zestrzeli, nie jest git. A powiem wam, że kurczę, liczyłem na przynajmniej 20, a tutaj już się ludzie... Co jest? Co ty robisz, typie? Ja pierdzielę! Halo, panie lotnik, spokojnie. Ty tam normalnie w linii prostej do mnie. Z takiego ciosemka. Dobra, nie wiem, co ci ludzie robią. Mogłem go odrzucić, kur, w sobie flintem, no nie? Zapominam, że mam tę broń, słuchajcie. No zapominam. Tak się nie wiem. Bardziej byłem w szoku, co chłop robi, że mnie podlatuje normalnie w linii prostej ze SMG. No ale kolega ma jakąś taktykę, ewidentnie. Oho, widzę na boisku typa. Ty, oj, on idzie do strefy, on mnie chyba nie widzi. Jezu, ale go zjadę! Proszę, proszę! Dobra, stoję. Jestem trochę świecącym skinem, więc koleś prawdopodobnie mnie... On mnie nie widzi. Siema! Aj, no kolego, tak blisko, tak blisko! Stary, od razu zrobił 3 dachy! Dzień dobry, kolego! Czy ja mogę wjechać wiertarką? Bardzo bym prosił. Siema, podmieniam, podmieniłem. Naprawdę, strzeliłem sobie sam w budowlę. Podmieniam. Naprawdę, kolego, Jezu, jestem zirytowany. Spróbuj wyjść. O, dziękuję bardzo. Niestety, ale teraz to już się wiercę. Żegnam. To jest trochę chamskie takie wiercanie. Tylko 2 osoby mi zostały, no nie. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Spokojnie, koleś, nie podjeżdżaj mnie, to jest jego ściana, dobra? Czy ty mi naprawdę wskoczy? Chłop mi wskoczył, jak ja mu zedytowałem, znaczy sobie zedytowałem, ale jemu. Naprawdę to się dzieje? Jestem zawiedziony, tym, co się stało. Chyba pierwszy raz otworzyłem komuś jakby sufit. W sensie chciałem sobie otworzyć, a chłop mi po prostu wskoczył. Zaczął mnie spamować, ja w ogóle byłem w panice, co się dzieje. Ale że taka broń, naprawdę z pierwszej skrzynki. Proszę pana, naprawdę koleś, naprawdę? Naprawdę nie chcesz na mnie nawet wyjść? Proszę, dobra, wali to. Schodzę na dół, ja muszę mieć kilka... O Jezus, siema, dzień dobry, 90, no myślę, że skillowka można. To był ten z góry, naprawdę tam była tylko wędka, kolego, no i po co tam lecisz? Powiedz mi, po co tam lecisz? Serio, jeżeli chodzi o ten domek, lepiej sobie polecieć jedno piętro niżej. Tam jest zawsze skrzyneczka, chyba zawsze, no nie? W sumie nie musi być zawsze. To jest w ogóle dziwne, no nie? Znaczy, ja to rozumiem, bo jeżeli chodzi o turnieje, to te skrzynki, wiecie, zawsze jak miały 100% szans, to ludzie po prostu na prostenie się troszeczkę dzielili miejscówką. Teraz po prostu muszą o każdą miejscówkę walczyć, żeby te skrzynki faktycznie sobie wziąć. Ale powiem wam, że na casualu wydaje mi się, że mogłbym mieć skrzynki 100% ratio, prawda? Zawsze to jednak spoko była rzecz, że po prostu skrzynki się zawsze respiły, prawda? Kolego, słuchaj. Ta duża płota idzie do mnie. Słyszysz to? Dostajesz z flinta w tym momencie. Siema! Ale że ja nie trafiłem. Dobra, dojadę cię już ze SMG-a, bo widzę, że mam plecy, a nie lubię mieć pleców w takim budynku. Koleś już mnie dojeżdża. Proszę! Siema! Jezus Maria, jeszcze mnie trafił, co jest? Spokojnie, kolego. Dobra, bierzemy tą pompę niebieską, bierzemy SMG-a. Flinta oczywiście sobie bierzemy i przydałaby się jeszcze MK. MK jest, fantastycznie. No to już mamy secie chyba na całą grę. Weźmiemy sobie jeszcze dużą, wypiję teraz. Ja wiem, że tam są ciężarówki, ale tutaj jest chyba jeszcze dosyć sporo bitki przede mną. Na tym Salty Towers. Słyszę, że jakiś typ wyszedł, dzień dobry. Kolego, słuchaj mnie, ty jesteś botem, nie? No come on, przecież... Jezus Maria, nie wiem, czy chłop był botem, chyba tak. Wyszedł z piasku, nie wiem, czemu chłop miałby wychodzić teraz z piasku. A to nawet nie leczy tego. Gościu, to nawet nie leczy tego, nie leczy HP te grzybki. W takim razie odrzucam te grzybki, idziemy dalej. To wydaje mi się, jeszcze kilka osób zostało, co? Oho, ktoś się buduje. Dzień dobry. Czy kolega zechce może zejść do mnie? Naprawdę, chłopie, jesteś na samej górze? Naprawdę, widzę cię. Kurczę, zrzuciłbym go flintem, ale chłop jest... Nie, dobra, 75 dostałeś. Naprawdę? Kolego, posłuchaj mnie. Bardzo bym cię prosił o zachowanie spokoju. Po prostu cię dobiję, dziękuję bardzo. Kurczę, mogłem go z flinta, oj, lipa. Mogłem go z flinta walnąć, tego typa raczej. Dobra, kolego, nie wspomnij tak we mnie. 90, chłop we mnie też walnął, to jest w ogóle jego sufit. Dobra, został biało jeszcze raz. Czy to był niemy strzał? Słyszeliście w ogóle strzał? Bombę, ja nie strzałem. Dobra, czekajcie, wyjdziemy sobie teraz. Tędy. Stary, słuchaj mnie, czy ty naprawdę musisz taki opór stawiać? Chciałbym już pójść dalej. Dobra, koleś ma splaszę, to jest w ogóle nie... Oj, spokojnie. Dobra, to może wychillujmy sytuację, ja sobie po prostu wezmę dużą płotę, bo tutaj już się zaczyna robić niebezpiecznie. Dobra, koleś się splaszuje, ja bym chciał mu to przerwać. Dobra, fantastycznie, siema, dzień dobry. A ty koleś dalej spamujesz, tak? No kolego, nie tędy droga, naprawdę, zaufaj mi, nie tędy droga. Naładujmy sobie Kewa i tutaj za mną był jeden typ. I ten typ, słuchajcie, będzie musiał zostać niestety ubity tam w tym drewnie. Kurczę, z tego flinta bym jeszcze czat coś podziałał, ale na razie, jak jestem na tym tiltet, czasami ciężko, bo wiecie, bo nie wiadomo, na kogo spotkam. Czekajcie, wezmę sobie kryształek, dzień dobry, biorę kryształ, no i teraz to można dojechać. Nie wiem, czy to kolesia nie było gdzieś na górze, bo on się przed kimś krył, ale możemy sobie po prostu... O, kolego, to chyba nie wiesz, co? Jezu, on nie wie, on teraz już wie, no bo tak... Kurczę, jakbym się skryształował, to bym przeleciał po prostu za niego, no nie? Siema. A, ty po prostu stoisz i... Ja pierdzielę, spokojnie z tym P90. A, koleś ma złote P90. Okej, jak ma złote P90, to troszeczkę rozumiem taktykę, bo czasami można mnie zesprejować, ale teraz na spokojnie, duża potka, lecimy dalej. O!
spokojnie, proszę pana. Co pan tam robi? Co tam? Czyli jednak wiedziałem, że koleś jest gdzieś na górze, no nie? Dobra, słuchaj, kolego. Nie, 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 nie tędy droga. Czy ja powiedziałem nie tędy droga już 500 razy? Chyba tak. Niestety, kolego, ale z tobą również się żegnamy i prawdopodobnie chyba był to aktor, no nie? Zawsze aktorzy mają te cyferki na końcu niku. Dobra, weźmy sobie wszystko. Złoty pistolet, pokchamp. Jest tutaj jeszcze cysterna na końcu? Jest. No to faktycznie będziemy mieli 100 HP. Let's go! Siema, tutaj Evron Tirowiec. O, ktoś w łódce jest, kolego. Słuchaj mnie teraz. Ty wysiadasz z tej łódki, a koleś do mnie strzela. Fantastycznie. Dzień dobry. Koleś nie wysiada. Koleś nie wysiada. Co się dzieje? Dobra, naprawdę? Typie. A, dobra, wysiadł, okej. Jezu, już myślałem, koleś normalnie jest taki wierny tej łódce, że w ogóle z niej nie wysiada. Ale jednak się troszeczkę zdarzyło. Kurczę, ja nie chcę, żeby on się wyleczył. On się pewnie wyleczy. Ta, rzuca sobie jakieś splasze. Dobra, ja mam na szczęście odbijacze, to sobie po prostu do niego przejdę. Elo! Please, nie lecz się, koleś! Naprawdę? Siema? Czy ja przepraszam? Czy ja ci przeszkadzam, typie? Naprawdę? Jezu, biegam, normalnie nikogo nie widzę, aż sobie po prostu zlecenie wziąłem na jakiegoś typa i mi się jakaś aura wylosowała. Bo dosłownie, no, przebiegłem od tamtego miejsca do tego, tam przy ciężarówkach dotąd, do Lazy, bez żadnej osoby normalnie na widoku. No jest jak jest, ale powiem wam, że tak jak właśnie kontynuując, tak mi kurczę brakuje takich turniejów, które mógłbym skomentować. No bo zagrać raczej byłoby ciężko, bo wiecie, teraz na streamie gram wiele gier. Ciężko tutaj znaleźć czas na jakieś treningi, ale zawsze sobie for fun, bo wiadomo, że można pyknąć, jakieś fajne gierki zrobić. Ale kurczę, skomentowałbym jakiś taki, wiecie, mocny turniej z Polakami. Na pewno, słuchajcie, będę komentował FNCS-a. Wiecie, teraz są co niedzielę finały, więc na pewno na te główne finały wpadnę z komentarzem. Nie wiem, czy na poszczególne tygodnie. Byku, czy ty, no ja zawsze tak jest, chat, wczelowuję się w jakiegoś typa i nagle, wiecie, jest ripek, no nie? Kolego, mam nadzieję, że, o, siema, siema, fantastycznie. Czy tutaj jest moja, tu jest moja aura, o Jezu, dzień dobry, naprawdę, Flint? To są prawdopodobnie jego budowleta, więc spróbuję po prostu porozwalać troszeczkę tym P90. Pro 90, to musi być Evron. Dobra, piję sobie dużą potkę, mój ochroniarz tutaj przybiega, bo sobie też go wynająłem po drodze. Koleś ma splasze, to niedobrze, bo całe te obrażenia z P90, które mu zadałem na początku, żeby go dobić z pompy, chłop sobie zabudował. Dobra, jestem na high groundzie, otwórz, kolego. Otworzysz? Nie, ty po prostu przejdziesz dalej. Kurczę, w teorii ja mogę po prostu do niego wjechać. No, bo koleś jest taki strasznie zajęty budowaniem, on raczej do mnie nie strzela. A na pewno go nie podmienię, bo to jest aura. Jak nawet podmienię, to on od razu otworzy sobie trzy inne boksy. Słyszę, że z pleców dostajemy, a to jest problem. I z przodu też dostajemy. Kurczę, nie wiem, kogo wziąć najpierw. Wezmę tego typa, bo aura i tak na razie ucieka. Tylko gdzie jest ten drugi typ? Jezu, nie mam pojęcia. Może to mój ochroniarz był? Ty czekaj, może to mój ochroniarz był. Póki co tą aurę sobie wyciśniemy. Dzień dobry, pani Auro. Czy ja mogę po prostu podmienić ci ten dach? Dobra, ty nie ogarniesz, nie? Ale ty już jesteś w trzy boksy dalej. Czekajcie, bo tutaj jest typ. O, ho, ho, ho! Widzę, że typ od pleców ma plecy. No to jest delikatny przypał. Dzień dobry, siema, fantastycznie. Co jest w ogóle złoty taktikal? Spokojnie, kolego, słuchaj mnie. Złoty skar, to sobie biorę. Aura mnie chyba już dojeżdża. To czekajcie, zrobimy sobie boksa. Zabuduję ją, wezmę, wejdę sobie tak. Ucieknę sobie troszeczkę. Nie chcę być w tych boksach, bo strefa, słuchajcie, zaraz idzie. I ja nie chciałbym za bardzo tutaj sobie detnąć. Weźmiemy sobie tylko małą potę na 5 HP. 5 HP to jest też dużo, okej? Okay? Przejdziemy sobie troszeczkę boczkiem tutaj na górę i możemy tą aurę chyba wycisnąć. O ile ona gdzieś tutaj jest. Panie Auro, albo panie typie. Jest mój ochroniarz. Dzięki, ochroniarzu, doceniam. O, jest! Siema. Tutaj nie wybudujesz, no nie. Flintem się odrzuciła, a kurczę, była, słuchajcie, tak blisko. Tutaj nie można budować. Siema, o Jezu, ona już umiera. Ja się po prostu przebijam. Siema, dzień dobry. No i przynajmniej zlecenie zrobione. Zawsze jakiś goldzik wpadnie. Dobra, słuchajcie, idę do tej strefy, bo jest, kurczę, taka tutaj spinka, że masakra. Jezus, co tu się dzieje? A dobra, to tylko aktor. Boże, już myślałem, co tu normalnie jakiś chłop na ulicy stoi. Na spokojnie, to tylko aktor. Wszystko pod kontrolą, czat. Jezus, jakie tu są dymy, czat. To jest insane. Dzień dobry, panie Mandalorianie. Pan jakby może wejść? Dzień dobry. Hejcia, dzięki bardzo. Kolejny złoty tactical. Jezu, każdy ze złotymi takami, co się dzieje. Ale dużą potkę mamy, fantastycznie. Dobra, zabudujmy się, naprawdę, typie. Nie masz do kogo strzelać, tam są ogólnie dymy gdzieś tam na drugim budynku. Ty, no koleś normalnie mnie odpuści. Dobra, wejdziemy sobie do domku, wypijemy potkę, wychillujemy bombę. Na spokojnie, czat, na spokojnie, wszystko da się zrobić. Stary ma w ogóle snajperę z tymi takimi explosive przyczepiakami. To jest dosyć niebezpieczne, naprawdę, koleś. Ale spokojnie, Jezu, myślałem, że jest trochę wyżej. Stary, słuchaj, no. Jest lipa, każdy cię fokusuje, nikt cię nie lubi, kolego, no niestety. Gdzie on jest? On wyszedł tam.
Dobra, ja już go nie widzę, pójdę sobie po prostu do nowej strefy, tam sobie zrobię boksa. Bo tu widzę, że czat będzie wojna wież po prostu. Och, naprawdę kolego, słuchaj, jest problem. Ty mnie podjeżdżasz, naprawdę? Stary, kręcę boksy jak w pierwszym rozdziale, pogers. Dobra, schody, proszę się zróbcie. Ja pierdzielę, wszędzie wieże, a ty chłopie co robisz? Drzewo ścinasz, już nie ścinasz drzewa. Dobra, uspokój się tam kolego, bo muszę pogatekeepować innych, okej? Okay? O! Jezu, to ten żółty chłop z tą snajperą, proszę nie strzelaj do mnie. Ja tylko chciałem porozmawiać. Jezu, ja wiem, że się na mnie czas sfokusuje, no. Dobra, naładujmy sobie flintlocka. To zawsze będzie, wiecie, zawsze będzie można jakoś mniej więcej spaść pokojowo. Naprawdę? Ja pierdzielę! Spokojnie, żartowałem! Jezus Maria, ile ciepiaków. Na luzie, spokojnie. Czy ty, chłopie, udajesz? Ja pierdzielę. Wszyscy normalnie we mnie spamują. Proszę zostawić moją budowlę. Nie, 5 osób, pewnie. Jeszcze chcesz coś zrobić, kolego? Ja pierdzielę, dobra. Zrobię sobie boksa kamiennego, nie ma problemu. Z drewna to chyba są na strzała te czepiaki. W sensie czepiaki mają moje budowle na strzała, no nie? Co tam, typie? Chcesz się pobawić? Dobra, nie ma problemu. Spoko, możesz wygrać. Czy ty mnie podjeżdżasz właśnie? Czy ty mnie właśnie podjeżdżasz? Typie, słuchaj. Ja bym się chciał po build fightować i ten chłop się nawet ze mną build fightuje. Ja naprawdę to zrobiłem? Naprawdę? Naprawdę, Evron? Dobra, jesteś po kewie, typie. Jesteś po kewie. Nie chcesz może do mnie przyjść? Nie, ty schodzisz w ogóle. Co ty robisz? Stary, dziękuję bardzo. 15 fragów, pogers. Jezu, słyszę tą snajperkę z tymi czepiakami. Najgorzej po prostu, najgorzej na świecie. Jezus, a jak słyszę ten Armagedon tam. O Jezus. Ktoś umarł. Omar Arabę zabija. To niedobrze. Znaczy w sumie nie wiem, nieważne jaki ma nick. Ważne, że z tej snajperki ubija. Dobra, czekajcie. Trzeba przeanalizować, co tutaj się dzieje, żebym nie był skolapsowany, ponieważ to byłoby ciężkie. To jest moja baza. Tam jest jeden typ. A czy to jest ten snajper? Dzień dobry, kolego. Ty nie jesteś tym snajperem. Mogę cię... Czy ty naprawdę... Ja pierdzielę. Typie, zostaw te czepiaki. Ile ma w ogóle ammo w czepiakach? Czy to jest snajperka na pociski snajperskie, czy na rakiety? Chyba na pociski snajperskie, prawda? Czy ty naprawdę mnie teraz ciśniesz, typie? Naprawdę? Ja pierdzielę. A już... Znaczy, matsów jeszcze mam sporo. To jest git, tylko nie chcę tam schodzić. Czajcie, że chłop mnie teraz będzie spamował? No to jest jakiś harassment. Ty drugi, typie, możesz normalnie jakoś mi pomóc? Czy nie za bardzo? Ja pierdzielę, co się dzieje? Dobra. Idź tam. Koleś się zapewnie czuje. Dobra, walą się. Bardzo dobrze. Czy ja naprawdę... Nie wiem, czy ja się sam skolapsowałem. Nieważne, nikt nie pytał. Kolego, słuchaj, zostaw te czepiaki, błagam. Dobra, kolejna mała pota. Dobrze, dobrze, jest spamowany. Fantastycznie. To bardzo dobre wieści. Żegnam, kolego. Nie podje... Naprawdę? Spokojnie. Ja pierdzielę, ten czepiak był za mną. Ten czepiak był za mną. Ja myślałem, że chłop strzelił mi w budowlę. Nie, jestem naprawdę gnębiony w tej grze przez tego typa. Co za irytująca broń. Dobra, w następnym odcinku robię wina tylko z tej snajperki, nie? Jak ona potrafi z... No dobra, może z samej nie, bo czepiakami będzie ciężko. Dobra, chłopie, podjeżdżam. Aj, teraz ja jestem w plecy obijany przez tego typa. Czy to jest żart? Ja już w ogóle nie mam leczenia. To jest najgorsza sytuacja. Koleś jeszcze mi spamuje w budowlę, nie mogę. Ja pierdzielę, dajcie mi spokój. Naprawdę, chłopie, ty do mnie... Naprawdę to robisz. Co to, kurde? Jeszcze leżę. GG. Co tu się dzieje, czat? Ja pierdzielę. Spokojnie, chłopaki, na luzie. Nie no, nie wierzę, że chłopy mnie fokusują, jak ten typ przed chwilą tam stał obok tego drugiego i nic nie robił. Ja pierdzielę, chillman. Ja pierdzielę, słowo odcinka na pewno. Nie wiem, coś takiego powinno być nielegalne, no co się tutaj dzieje, halo. Chłop biegł z harpuna, nie no, nie mogę, dojeżdżam tego typa najpierw. Tylko fajnie jakbym... Jezus, nie no, nie mogę. Typie. Żegnam, ja pierdzielę, chłop co normalnie, nie wiem. Teraz jest czat, tak ogromna lipa, 50 HP mam i chłop ma pompę tą lepszą, fioletową albo złotą, jestem na strzała. Ja muszę go one-shotować, on nie może mnie one-shotować. O mój Boże, ale slipar, masz jakieś leczenie, typie? Nie masz leczenia! Pewnie, nie ma problemu. Chłop miał w ogóle 9 kamienia, nie no, nie mogę. Trzymajcie mnie, dobra czat. To będzie chwila prawdy, muszę mu walnąć tak, żeby on mi nie walnął, ale ja muszę tak uważać, Boże. Jest sytuacja, jest fatalna. Sytuacja jest fatalna. Okej, okay, spokojnie. Musimy ogarnąć tak, on nie będzie z tych czepiaków zbijał, to jest najgorsze, czat.
Ja pierdzielę, naprawdę? Dobra, czat, no najwyżej, najwyżej YOLO, no. W głowę, błagam, Evron, w głowę, w głowę, w głowę. Nie! A do... 20 HP, a dostał w głowę za jakieś 120, nie, no nie mogę. Dobra, go next, no nie możemy skoczyć na luzie, ale kurde, to była taka dobra gierka. Dobra, zróbmy grę, no bo w sumie chodzi o Flintlocka w tym odcinku, no nie? Zróbmy grę z samego Flintlocka, czyli zlutujmy tylko te bronie i spróbujmy z nich po prostu wygrać gierkę na koniec. Ale że jakiś chłop mnie podjeżdża, typie, czy ty naprawdę chciałbyś z Flinta dostać? Chłop mnie kolapsuje normalnie. Elo! Let's go, let's go. Chat, powiem wam, że jest grubo, ja pierdzielę, poleciałem na te brudne doki, jednego typa ubiłem, a tu już jest jeden na jeden. Nawet nie widzę, co się dzieje. Dobra, chłop skolapsował drugiego. Dobra, błagam, dajcie mi dokończyć ten odcinek jakoś fajnie. Chodź, koleś. Koleś też ma flinta. O kurde, to będzie... Spokojnie. A, tu są jego. Dobra, czekajcie, przeładuję sobie to. Dawaj, koleś, na flinty normalnie jak mężczyźni. Dobra, spokojnie, nie udało się. Come on, come on, come on. Let's go, let's go. Już go dobiłem w powietrzu. No i tak można zakończyć odcinek. Let's go, chat, o mój Boże. O Jezu, jaka batalia była dzisiaj, to jest masakra, co? Ci teamerzy, ja pierdzielę, tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, to pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcji, dzwoneczku i widzimy się już w kolejnych odcinkach na YouTubie. Trzymajcie się, elo!